Łukasz Szyna, witam bardzo serdecznie widzów portali Wrocławskie Fakty, Miedziowe Fakty i Sudeckie Fakty. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Witam serdecznie, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach i to dużych pieniądzach. Wiadomo, pieniądze są niezwykle istotne, oczywiście ważne są też idee, ale bez pieniędzy i bez konkretnych inwestycji trudno zarządzać województwem. I tutaj przytoczę kilka najważniejszych inwestycji, które mamy w takim wykazie na naszym portalu właśnie Sudeckie Fakty. Miasto Wałbrzych między innymi otrzymuje 297 milionów złotych, w tym na budowę obwodnicy oczywiście Wałbrzycha, 77,5 miliona złotych to nowy dworzec kolejowy Wałbrzych Centrum, miasto Świdnica chociażby 4 miliony złotych w ramach funduszu inwestycji lokalnych, a powiat świdnicki cały prawie 14 milionów złotych, miasto Dzierżoniów 5,5 miliona złotych w ramach funduszu dróg samorządowych. To tylko te najważniejsze, może tutaj przytoczyłem liczby, a zatem to są liczby ogromne, to jest kilkaset milionów złotych i rzeczywiście no chyba takiej skali inwestycji na południu naszego województwa nie było. No to prawda, panie redaktorze, z tych liczb, które pan przytoczył, a które przecież mogą wydawać się wielu słuchaczom zupełnie abstrakcyjne, no bo setki milionów, my co chwilę rozmawiamy o jakichś wielkich projektach, nie wiemy dokładnie na co to się przekłada. No właśnie, no przekłada się na te drogi, po których jeździmy, które są przecież w coraz lepszym stanie. Fundusz Dróg Samorządowych, tego w tym wykazie nie było, ale to też są dziesiątki milionów złotych każdego roku tylko i wyłącznie dla subregionu wałbrzyskiego, który dla mnie jest najbliższy, no ale dla województwa są, dla pozostałych subregionów naszego województwa też są analogiczne kwoty. No to są pieniądze, które dzisiaj szczególnie w dobie pandemii uruchomione powodują, są pewnym kołem zamachowym, ja to często powtarzam, dla lokalnych gospodarek, szczególnie te mniejsze inwestycje, bo o ile rozmawiamy o obwodnicy Wałbrzycha, 297 milionów złotych pochodzących z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tam jeszcze trzeba pamiętać, że jest około, nieco mniej, ale około 50 milionów złotych z budżetu państwa. To razem ta inwestycja z wkładem miasta to jest 400 milionów złotych, realizowana przez jedną dużą firmę, ale oczywiście jest wokół tego bardzo wielu podwykonawców i napędza to całą lokalną gospodarkę. Natomiast te mniejsze inwestycje, także te, które my zlecamy jako Urząd Marszałkowski, czy w których pomagamy, czasami są to inwestycje na kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to do realizacji tych inwestycji zgłaszają się małe podmioty, najczęściej firmy rodzinne, miejscowe, lokalne, no i dzięki temu możemy w jakiś sposób spowolnić ten pełzający już niestety kryzys gospodarczy. No, ostatnie dane są ekonomiczne, dobre, makroekonomiczne, natomiast mamy drugą falę, mamy no, dramatyczną sytuację, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Jeśli tutaj sytuacja nie zacznie się poprawiać, to naprawdę będziemy mieli ciężką sytuację. W związku z tym, z informacji, które docierają do nas, do samorządowców, no, rząd planuje drugą turę Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli takich inwestycji, o których przed chwilą pan wspomniał. To jest rozwiązanie potrzebne i dobre z tego względu, że po prostu my jako samorządy mamy potężne ubytki w naszych budżetach, no a nie będziemy oszczędzać na tym, co musi iść do przodu, no bo na przykład szpitale wojewódzkie, one muszą funkcjonować, wręcz będziemy do nich dokładać coraz więcej. No to gdzie możemy oszczędzać? No to niestety musimy stopować niektóre inwestycje. Dzięki tym pieniądzom mamy nadzieję, że to zastopowanie inwestycji nie będzie tak daleko idące, jak jeszcze do niedawna myśleliśmy. No właśnie, trochę zahaczyliśmy o to, co aktualne, czyli o drugą falę koronawirusa. No niestety tych zachorowań mamy bardzo, bardzo wiele. Czy pan myśli, że drugi lockdown ewentualnie, rozmawiamy jeszcze oczywiście przed decyzjami premiera, ministra Morawieckiego i całej Rady Ministrów, jest możliwy? Wiemy, że są różne opcje rozważane, no natomiast no patrząc nawet na te kolejne rekordy, no to wydaje się, że niestety zbliżamy się mocno do tego tak zwanego drugiego lockdownu. Musimy pamiętać o tym, że mówię to jako ekonomista z wykształcenia i jako wicemarszałek odpowiedzialny za gospodarkę, że nie możemy wylać dziecka z kąpielą. Pewnie mój kolega z zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia jest tego zdania, że faktycznie te obostrzenia muszą być jak najszersze. Natomiast ja też rozmawiam z przedsiębiorcami, ja też wiem, jak dużo kosztowała ich już pierwsza fala koronawirusa i ten pierwszy lockdown i wiem, że wielu z nich w niektórych branżach nie wytrzymałoby drugiego uderzenia, dlatego no, rząd będzie podejmował decyzje nie w oparciu o widzimisię konkretnych polityków, bo to się nigdy tak nie odbywa, chociaż niektórzy tak to próbują przedstawiać, no to się w żadnym państwie tak nie odbywa, tym bardziej w Polsce.
rząd opiera swoje działania na wielu przecież analizach dokonywanych przez specjalistów, medyków i tak dalej. No i mam nadzieję, że te rozwiązania doprowadzą do tego, że nawet jeżeli jacyś przedsiębiorcy ucierpią, tak jak mamy teraz przykład gastronomii, no to ta pomoc, która będzie do gastronomii kierowana, będzie szersza. No my jako samorząd województwa również wspieramy niektóre przedsiębiorstwa z branży turystycznej, no mieliśmy na to wydzielone środki, no ale też nasze możliwości się w pewnym momencie kończą. Stąd moja głęboka nadzieja, że ten drugi lockdown nie będzie potrzebny. No wiemy, że dopóki nasza służba zdrowia funkcjonuje, na razie jest już w takim stanie, który jest już przedkrytyczny czy krytyczny, ale jeżeli ona nadal funkcjonuje, no to musimy rozważyć, czy ten drugi lockdown jest na pewno konieczny, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, że jeżeli nasza gospodarka się już zupełnie załamie w wyniku tych różnych obostrzeń, czy środków ochronnych, bo to raczej tak powinniśmy nazywać, środków ochronnych populacji, no to nie będziemy mieli po prostu pieniędzy na funkcjonowanie placówek służby zdrowia i mówię tu nie tylko przecież o szpitalach leczących chorych na COVID, ale no przede wszystkim też o chorych na inne schorzenia, na nowotwory, choroby kardiologiczne, no wszelkiego rodzaju inne schorzenia. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby znaleźć drogę środka. No, tą drogę zaproponował pan premier. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, aby się z tej drogi wycofywać, bo to jest jedyne logiczne rozwiązanie w tym czasie. Też mamy nadzieję, drodzy widzowie, drodzy internauci, że właśnie, że nie będzie potrzeba drugiego lockdownu, bo tak jak tutaj pan marszałek wspominał, wielu ekonomistów mówi, że to będzie po prostu śmierć dla gospodarki i wiele firm, wiele branż tego po prostu nie wytrzyma. Widzimy, no gastronomia dostała drugi raz mocno po głowie, z drugiej strony pewnie nie było innego wyjścia i trzeba będzie pewne obostrzenia mocno realizować. Krótko mówiąc, musimy wszyscy z tym walczyć i wszyscy nad tym bolejemy, co się dzieje. Ale dzieją się też rzeczy inne, interesujące w naszym regionie. Z różnych punktów widzenia była taka deklaracja włodarzy Dusznik Zdroju i ministra Michała Dworczyka o współpracy, o pozyskiwaniu środków na inwestycje właśnie w tym szeroko pojętym południowym subregionie województwa. Ta deklaracja została zaatakowana przez panią poseł Platformy Obywatelskiej i w zasadzie trudno zrozumieć taki też atak, bo tak naprawdę wszystkim posłom, wszystkim samorządowcom z danego regionu powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej inwestycji płynęło i było realizowanych w danym województwie. Mówimy o pani poseł Monice Wielichowskiej. Tak, tak? Mam wrażenie, że po prostu też czasami takie emocje polityczne troszeczkę biorą górę, bo gdybyśmy się wczytali w ten tekst porozumienia, no, który widziałem, nie było mnie przy podpisywaniu, ale widziałem, czytałem ten tekst, to no, w nim nie ma nic zdrożnego. No, to, że parlamentarzyści z regionu, poseł z senatorem jadą do jednego z samorządowców i proponują współpracę, wspólne, nie wiem, pewnie spotkanie jakieś w Warszawie, pewnie jakieś rozmowy na temat pozyskiwania inwestycji, no to mogę tylko temu przyklasnąć i uważam, że każdy powinien temu przyklasnąć. Mamy przykłady takich porozumień na Dolnym Śląsku, no mamy porozumienie Sudety 2030. Jest to porozumienie samorządowców, które jest realizowane przez, którego liderem jest jeden z samorządowców z ramienia Platformy Obywatelskiej. No, nikt z nas nie ma z tym żadnego problemu, dlatego że samorządowcy się zbierają i chcą razem aplikować o jakieś środki i zwracać uwagę na potrzeby właśnie południa województwa, tak przez lata zapomnianego. No, jeżeli to samo robią politycy szczebla parlamentarnego czy rządowego, no to powinniśmy się tylko i wyłącznie cieszyć, bo dzięki takim działaniom kwoty, o których pan wspomniał, właśnie płyną tam. I też nie rozumiem tego argumentu o tym, że, bo padł taki argument w tej dyskusji, że jeżeli samorządowcy wchodzą w porozumienia z przedstawicielami partii rządzącej, no to będzie w jakiś sposób faworyzowało te samorządy kosztem innych, być może niepokornych wobec władzy w Warszawie. No, jeżeli przeanalizujemy wszystkie pieniądze, które płyną na Dolny Śląsk, no to możemy wyraźnie zauważyć, że tu nie ma po prostu jak uargumentować tej tezy, dlatego że pieniądze chociażby właśnie, które popłynęły do Wałbrzycha, w którym przecież nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to są pieniądze zupełnie bezprecedensowe, największe w historii, jakie popłynęły do tego miasta. No i podobnie sprawa ma się z wieloma innymi gminami, więc no, to, że będziemy chcieli wspólnie realizować inwestycje, to ja zapraszam do takich porozumień
dzień. Inaczej, ja nie jestem autorem, więc zapraszać nie mogę, ale gdybym ja był autorem, to bym zaprosił, żeby inni parlamentarzyści też podpisywali takie porozumienia, no bo jeżeli wszyscy bez względu na nasze partyjne, na naszą partyjną przynależność, na to, kto pochodzi z jakiego środowiska, będziemy drążyć tą skałę w Warszawie i uświadamiać polityków w Warszawie o tym, że południe województwa ma szczególne potrzeby, no to tym lepiej. Mówmy jednym głosem w sprawach ważnych dla mieszkańców. To byśmy mogli podsumować, ale jeszcze króciutko właśnie o planach. Rok 2021 wydaje się być jednym z najtrudniejszych budżetowo, który będzie tak naprawdę dla naszego województwa. Czy możemy się z tym zgodzić, że rzeczywiście sporo inwestycji będzie obciętych? No bo jednak siłą rzeczy tych pieniędzy budżet naszego państwa, budżet województwa nie jest z gumy, więc to pewnie będzie trudny budżet na rok 2021. Jeśli chodzi o budżet województwa, no bo tutaj mogę na ten temat się wypowiadać z pełną odpowiedzialnością, no to muszę powiedzieć, że nasz budżet będzie skonstruowany w taki sposób, że najważniejsze inwestycje nie zostaną zagrożone. My dalej będziemy realizowali odbudowę kolei na Dolnym Śląsku, będziemy realizowali budowę szpitala onkologicznego, będziemy realizowali kilka inwestycji o nieco mniejszej skali, ale ważnych w poszczególnych subregionach, w poszczególnych powiatach. Natomiast oczywiście no, to jest trudny rok i z wielu spraw musimy rezygnować. Ale staramy się wspólnie z kolegami z zarządu i z panią skarbnik dokonać takiej priorytetyzacji tych zadań, aby jednocześnie budżet wytrzymał oraz pieniądze, które wydamy, aby były też pewnym impulsem właśnie do tych inwestycji, o których powiedziałem wcześniej, czyli te małe inwestycje, żeby one dalej były realizowane w subregionach, żeby małe firmy były w stanie pozyskiwać nowe kontrakty na małą infrastrukturę. Na tym mi zależy, na tym zależy moim kolegom i no, to będzie trudny rok. No, jeżeli mielibyśmy tak przez kilka lat w takich warunkach funkcjonować, to ja sobie w tej chwili tego nie mogę wyobrazić. Ale mamy nadzieję, że to będzie jedyny taki budżet i że w kolejnym już nadejdzie to odbicie. Ale przedłużenie S8 nie jest zagrożone. Nie jest to w kompetencjach zarządu województwa, ale z tego co wiem, jak rozmawiam z kolegami parlamentarzystami, którzy za tym tematem bardzo mocno lobbują, to 8 nie jest zagrożona, będzie budowana, pieniądze są na ten cel zarezerwowane. No i jest jeszcze kwestia konfliktu dotyczącego przebiegu tej drogi, no to już nie mi decydować, gdzie ta droga powinna iść, natomiast mam nadzieję, że wszyscy się dogadają, bo im szybciej się dogadają, tym szybciej budowa tej drogi ruszy. Szczypta optymizmu w tych trudnych czasach, mamy nadzieję, nie przed lockdownowych, bo to o to chodzi, żeby tego drugiego lockdownu nie było, więc tutaj apel taki do Państwa, do Was internauci, maseczki, dystans społeczny, no i przede wszystkim wychodźmy z domu wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy, kiedy musimy iść do pracy, kiedy no już naprawdę musimy się z kimś spotkać, a nie tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności, bo to też jest istotne w trudnym dobie covidowskim. Tak, to prawda. No, pamiętamy przecież, jaka samodyscyplina panowała wśród wszystkich nas wiosną. Między innymi dzięki temu wtedy uniknęliśmy wielkiego skoku zachorowań, uniknęliśmy scenariusza włoskiego. No, prośba, apel do wszystkich z Państwa, żeby faktycznie dostosować się do tych zaleceń, które rząd, minister zdrowia daje. No i też coś, o czym czasami zapominamy, ale no, istnieje aplikacja specjalna Stop COVID Protego Safe. Ja sobie tę aplikację zainstalowałem, ale im więcej z nas nią zainstaluje, tym będzie ona po prostu skuteczniejsza, bo jeżeli miniemy gdzieś w sklepie, na ulicy kogoś, kto następnie po kilku dniach zostanie zdiagnozowany jako osoba chora, wtedy sami dostaniemy taką informację i będziemy wiedzieli, że powinniśmy na siebie uważać. Im więcej z nas ma tę aplikację, tym lepiej. Proszę bardzo Państwa o to, żebyśmy wszyscy mogli z niej skorzystać, bo to dla naszego wspólnego dobra. I tym apelem kończymy już dzisiaj i taką, można powiedzieć, szczyptą optymizmu. Marszałek Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, odpowiedzialny za finanse, właśnie był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Program prowadził dla Państwa Łukasz Ciona i zapraszam do odwiedzania naszych portali, czyli Sudeckich Faktów, Miedziowych Faktów i Wrocławskich Faktów. Do zobaczenia. Do zobaczenia.